Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z naszą poranną rutyną. I zawsze z rana budzą mnie pieski. Tak jak widzicie. Lady tam się bawi, Luna na nią szczeka. No już, uspokój się, piesku, już. No i nie dadzą mi dłużej pospać, bo oczywiście Luna musi szczekać na Lady, a Lady musi się akurat bawić. Chodź! Lejduś! No cześć! No i ten mały wariat. Oczywiście ją atakuje. Lejduś! No chodź! No i tak ja to z niej mam. Lejduś, nie wolno. Od razu po przebudzeniu idę się przebrać z piżamy na codzienne ubrania. I dzisiaj zakładam leggings oraz taką koszulkę w mopsy. Rano myję sobie również ręce oraz twarz. Teraz robię śniadanie dla moich zwierzaków. Dla Frania naszykowałam karmę Versillaga Cuni Complete. Dodałam hibiskusa, liść brzozy, liść mniszka, liść babki szerokolistnej, siemię lniane, hibiskusa, dwa plastry marchwi, jeden kawałek lucerny granulowanej, jeszcze chyba trochę buraczka, no i to chyba tyle. A dla Frania daję oczywiście jego karmę Mixerame. Było tutaj pół kilograma, teraz nam zostało jakieś 100 gramów, ale no na razie nie zamawiam, bo to jeszcze na troszkę nam posłuży. Nabieram mu taką miarkę. I tutaj mam jeszcze naszykowany polny zielnik z Korona Natury dla gryzoni królików. Tutaj są takie różne fajne rzeczy. Ja mu nabieram taką jedną miarkę, nie całą. I to jest już jedzonko dla Franka i okruszka. I teraz naszykujemy dla piesków. Tutaj mam suchą karmę w tym pojemniku. I Luna nie zje samej suchej karmy, dlatego dodam jej też taką kiełbaskę z łososiem i kurczakiem. Bo Luna ogólnie nie przepada za suchą karmą, ale aktualnie nie mam żadnej mokrej, otwartej, także jej dam po prostu suchą i dodam jej taką kiełbaskę, ale idzie spokojnie je suchą karmę. Tak wygląda ta kiełbaska i teraz ją muszę rozgnieść i zmieszać z karmą. Tak wyglądają śniadania zwierzaków, a ja teraz idę zjeść swoje śniadanie. I ja dzisiaj jem kanapkę z białym serem i pomidorem oraz czarną herbatę piję. Teraz rozdamy zwierzakom śniadanka. Proszę bardzo, Luna. Proszę bardzo. Smacznego. No idź. Luna już zaczęła jeść. I teraz damy następnym zwierzakom. Chomiczek pewnie śpi, więc musimy go obudzić na śniadanko. Okruszek. Okruszek. No nie chcę się obudzić, poczekajcie chwilę. W domku siedział. Chodź. Okruszek. Zobacz, śniadanko masz. Śniadanko masz. Zaczął sobie już wyjadać. Dla Lady też mam śniadanko, tak, Lejdusia? I teraz został tylko jeszcze Franek. Franek dostał dodatkowo jeszcze świeżą kończynę, świeżego mniszka, ale tutaj też już mu postawiłam na pięterku
właśnie jedzonko i muszę mu jeszcze wymienić wodę. I w sumie pomyślałam, że mu sprzątniemy, bo naprawdę mega bałagan zrobił przez ten tydzień. Sianko miał wymieniane, ale no tutaj jest mega bałagan, muszę też mu wytrzepać koczek, bo właśnie jak mu sprzątam, to przeważnie rano. Oczywiście nie codziennie, ale no najczęściej jak już mu sprzątam, no to rano właśnie. Wysypałam już pellet, teraz muszę mu dać nowy. Ja kupuję naprawdę z różnych firm. Ten akurat jest ten z Pepco. Ale ostatnio kupowałam też z Tatrapet. I naprawdę różne mu kupuję pellety. Ja mu sypę tylko tyle, żeby zakryć dno, bo i tak to później pęcznieje, a w ogóle często mu wymieniam. Zobaczcie, nasze wiadro ze suchą karmą już puste. Został sam worek, bo tak to tutaj było wsypane do wiaderka właśnie. No i mieliśmy tą karmę wiejska zagroda Indyk z jagnięciną. Ten wór 9 kg. Na razie nam zostało trochę w tym pudełeczku, co wam dzisiaj pokazywałam, co sypałam z niego pieskom. Jeszcze mam jedną próbkę karmy z Wolf of Wilderness. I pieski jakoś będą musiały jeść. Oczywiście no jedzą też mokrą karmę, ale trochę suchej też jedzą, szczególnie Lady. Ale myślę, że jakoś przeżyją, ewentualnie im kupię kupię im na wagę w zoologiku jakąś karmę. Chociaż u nas ta wiejska zagroda na wagę kosztuje aż 26 zł, a tak to mi wychodzi w takim worku po 16 zł za kilogram, czyli aż 10 zł różnicy. Za 140 zł, jak mam 9 kg, miałabym tylko z 5 kg około, więc naprawdę się nie opłaca u mnie kupować w zoologiku. No ale myślę, że może nam jakoś wystarczy, bo dopiero niedługo zamawiam im karmę. Jakieś 10 minut mi zajęło, żeby to wszystko do ładu doprowadzić. Tutaj mamy już wymienioną kuwetę, pellet właściwie w niej. Tutaj leży jego zabaweczka. Ja mojej nie wymieniam, bo to jest po prostu taki kawałek drewienka. Kiedyś dostaliśmy, no i on czasami to obgryza, czasami sobie to po prostu rzuca. On tutaj podszedł i mnie liże. No tutaj jest to jedzonko, co mu dałam, a tutaj świeża woda. No a u góry to tutaj ma swoją zielonkę. Także tak już wygląda posprzątana klatka. I mu będę musiała dokupić albo dorobić z jakichś kocyków polarowych, które mam tutaj właśnie na spód kocyk, bo ten już jest naprawdę pogryziony. No mu to niby nie przeszkadza, ale jednak przydałoby się, żeby jakiś na zmianę był. Lady się wzięła za jedzenie, zobaczcie. I już zjadła prawie połowę tego, co jej dałam. No bo ona, jak widzicie, sobie z chęcią je suchą karmę, a Lumsia niestety zje tylko jak będzie naprawdę, naprawdę głodna. Czyli czasami potrafi stać nawet w misce karma 12 godzin około i dopiero zje. No i dlatego jej daje przeważnie mokrą karmę albo po prostu dodaje jej jakiś tam larytasik do suchej karmy. My sobie teraz siedzimy z pieskami na dworku. Bo czasami jak mam dużo czasu czy coś, no to wychodzę z nimi na poranny spacer, ale tak to raczej wychodzę z nimi tutaj na nasz ogród, na nasze podwórko. Ona tutaj mnie śledzi, bo myśli, że idziemy na spacerek, ale później pójdziemy, wiesz? Później pójdziemy, maleństwo. Lejdusia też gdzieś tam chodzi. I właśnie często jest tak, że po prostu rano od razu nie wychodzimy, tylko pieski się załatwiają na dworku, a dopiero później wyjdziemy na spacer, albo ewentualnie może za chwilę pójdziemy, zobaczę. Ona tam zniknęła. O, Lejdusia biegnie. Hejka, Lejduś. Hejka, przywitaj się. Nam gdzieś sobie poszły. A tutaj sobie chodzą. Lejduś, nie wolno kopać. Nie wolno. O, załatwiają się. Lunsia sisi robi. Nie wolno, Lejduś, kopać. Nie, nie, nie. Nie, Lejdusiu. No jak widzicie, ona tutaj rozkopuje pod kwiatkiem. I później będzie cała trawa w trocinach. I w ziemi. Chcecie zniszczyć kwiatuszki? Sobie siedzą. Czy one tutaj jakieś dołki kopią? Nie wolno! Alunsia
sobie siedzi. Latem często zbieram też różne owoce albo tego typu rzeczy. I teraz akurat zbieram liście wiśni, bo są potrzebne do soku z aronii i muszę ich zebrać naprawdę bardzo dużo. No więc często latem takie różne rzeczy też zbieram z rana. Ja przed chwilą wróciłam z zakupów z Dina i pokażę wam, co kupiliśmy. Wzięliśmy cukry, jest ich więcej, bo razem jest ich 7, bo potrzebne są na sok z aronii, który robimy. Tutaj mamy warzywa, zaraz wam je pokażę, oraz owoce. Mamy tutaj przeróżne owoce i warzywa, mamy tutaj właśnie banany, brzoskwinie, 4 kiwi, marchewki, gruszki, jabłka, winogrono, 2 papryki, kalafiora i ananasa. I teraz wam jeszcze pokażę rzeczy z tej drugiej torby. I w drugiej torbie były 2 takie makarony ryżowe po 250 gramów. I tutaj jest też kilka kwasków cytrynowych. Moja ulubiona herbata leśna. Ja ją bardzo lubię i tutaj jest 20 torebek. Tutaj jest miks sałat. Mam tutaj różne sałaty. No i to są wszystkie zakupy. Te warzywa i owoce już tam porozkładałam do lodówki, do pojemników. A tą torbę, którą wam przed chwilą pokazywałam, dostaliśmy od sklepu Apetete w ramach współpracy. Dostaliśmy właśnie kilka też innych rzeczy. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was na naszego Instagrama Luna Mini Chihuahua i w wyróżnionej relacji jest open box, jest otwieranie całej paczki od nich. I ta torba jest z firmy Royal Canin i ona jest bardzo ładna. To jest taki piesek, a tu kot. Ona jest taka fajna, ekologiczna. I naprawdę na wiele, wiele razy wystarczy, bo nie popsuje się tak szybko. I właśnie ona jest fajna, bo nawet jak ciężkie rzeczy w niej nosiłam, czyli te wszystkie owoce i warzywa, no to nic się z nią nie stało. I właśnie teraz wam to daję do porannej rutyny, no bo często po prostu tak pomiędzy śniadaniem a obiadem jeździmy na zakupy spożywcze. Także teraz wam to pokazuję i ta torba naprawdę jest super. I ja już się będę z wami żegnała. Jeżeli tego typu filmik wam się spodobał, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę. Będziemy bardzo wdzięczni. Jeśli jeszcze tego nie robicie, możecie zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia!